Cześć wszystkim, to jest Lucja i witam was w pierwszym odcinku Lucy's Time. Tak to mniej więcej nazwałam, jeszcze nie do końca, czy taka nazwa zostanie. Ale jest to po prostu będzie seria, gdzie będę robiła różne rzeczy, takie stałe, które będą konkretne w takim jednym filmiku. I tak to właśnie będzie serią poświęconą właśnie dla was. I nie wszystko będzie dokładnie tak, jak jest teraz, to na tym pierwszy raz, ponieważ wiecie, to jest pierwszy raz mój nagrywanie tego odcinka, pierwszy odcinek i wszystko może się zmienić, zobaczymy. Będę to ulepszała z odcinka na odcinek. Postanawiałam, że już teraz chcę to nagrać, nawet jeśli nie wszystko będzie tak dokładnie tak, jak będzie na przykład w drugim odcinku. Ale zobaczycie, jakie są te kategorie. Zobaczymy, jakie tutaj będą kategorie i to wszystko muszę zmieniać, ale tak, mam nadzieję, że tak jak ja, cieszycie się na nową serię. I zaczynajmy od serii! Kategorią numer 1 będzie Q&A, czyli będę wam odpowiadać na zwykłe pytania, które będziecie mi zadawać na przykład tutaj pod tym filmikiem teraz tak ogólnie na YouTubie. Jak chcecie. I teraz będzie lajkowane, będę właśnie na następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Na razie biorę je z Facebooka ten pierwszy raz, także tak. Sklep z ubraniami, nie internetowy. Wydaje mi się, że mój ulubiony sklep z ubraniami nieinternetowy to byłby H&M. Nie wiem, jak to się wymawia, bo wszyscy będą za chwilę mnie mówić, że źle wymawiam, ale wiecie, o co chodzi, tak czy siak. Mam Ginetrico, którego też nie mam, wydaje mi się, że nie ma w Polsce właśnie. Lubię rezerw i lubię... W sumie tutaj nie za bardzo chodzi właśnie do sklepu, to się takie gubię, ale też lubię strasznie... Kubusa na przykład też lubię. Lubię Big Boka, także to są moje ulubione takie, na których najczęściej, jak już jestem w galerii, to właśnie do nich chodzę. W tym czasie twoja przygoda z YouTube'em. Moja przygoda z YouTube'em zaczęła się, kiedy miałam 11-12 lat i kiedy wyjechałam do Norwegii i zaczęło mi się podobać właśnie to blogerstwo i to wszystko i spróbowałam swoich sił i tak sobie zostałam, a teraz mam już prawie 16 lat, także no, 4 lata chyba już jestem tutaj na YouTubie, także... Fajnie! Tutaj mam tutaj laptopa i będę czytała wasze wysy z Aska. Także... Okej. Okay. Przyjaciele, wysy, chłopak. To znaczy, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko przyjaciele, ponieważ przyjaciele są zawsze tam dla ciebie, jeśli na przykład coś nie ułoży z twoim chłopakiem, jeśli nie wszystko pójdzie tak, jak było w planach i kiedy na przykład zerwiecie ze sobą, to zawsze są dla ciebie przyjaciele, a przyjaciele... Jednak wydaje mi się, że zerwanie przyjaźni bardziej boli niż zerwanie z chłopakiem, mimo wszystko, że naprawdę jest to... Kochasz go i w ogóle to jednak przyjaciele, to jest wszystko dla mnie, naprawdę, także... Przyjacielem niestety, ale on też jest moim przyjacielem, także to wiecie. Oczy brązowe czy zielone? Ogólnie to chciałabym je sama mieć brązowe oczy, dlatego też wybieram brązowe oczy. Na koncercie Ariany Grande czy na koncercie One Direction? Ogólnie tak, nie mam, szkoda, że akurat taką kategorię, ale jakbym miała wybierać, to bym wybrała jednak koncert Ariany Grande, tak mi się wydaje, ponieważ One Direction aż tak strasznie, no po prostu nie słucham ich i dlatego Ariany Grande już raczej częściej słucham, dlatego też wybrałabym Ariany koncert, no. Chudy brzuch, grube nogi, czy chude nogi, gruby brzuch? Tak szczerze nie zastanawiałam się kiedy nad tym, ale ja mi się ogólnie podoba strasznie figura typu bardzo taki szczupły brzuch, taki już lekko umięśniony i na przykład takie masywniejsze uda i umięśnione trochę uda, takie już no takie ogólnie grubsze troszkę nogi, czy takie bardziej, nie wiem jak to opisać, taka trochę figura osy, wiecie, że macie szczupły brzuch, tutaj taką talię macie ładną, a tutaj macie już bardziej krągłości, mi się to strasznie podoba, także wydaje mi się, że bym wtedy wzięła te twoje chudy brzuch, grube nogi. Długie włosy czy krótkie włosy? Wydaje mi się, że wybrałabym długie włosy, chociaż mimo to, że krótkie włosy naprawdę mi się podobają, ale nie wydaje mi się, żeby mi aż tak strasznie pasowały. Możliwe, że jakbym zmieniła kolor włosów, to by mi bardziej pasowały, ale jak na razie stwierdziłam, że wolę długie włosy. Chuck Bass, hot or not? Nie wiem, czy to jest oczywiste, ale on oczywiście jest hot, jest stuprocentowy hot, nie ma niczego bardziej niż on, jest po prostu hot. Hot, 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 hot. Ma fashion, hot or not? Ona jest hot,
tak, jest hot, naprawdę nie jest not, także jest zdecydowanie bardziej hot niż not. No. Dylan O'Brien, hot or not? Nie wiem, tylko nie czy dobrze wymówiłam w ogóle nazwisko, ale mam wiedzieć, że wiecie, o kogo chodzi. Ale on jest hot, bardzo hot. Duże bluzy chłopaka, hot or not? Więc jest hot, jeśli jest trochę przydłuże na niego. Jest bardziej not, kiedy już naprawdę jest mu za kolana. Tak wiecie, dużo za kolana, już to są takie... No były takie czasy, kiedy widziałam chłopców, którzy się naprawdę już mieli naprawdę za duże bluzy. Kiedy to naprawdę było źle wyglądało, ale ogólnie jeśli jest trochę za duże, to jest jak najbardziej hot. Pitbull, w sensie raper, hot or not? Dla mnie on jest zdecydowanie not, przepraszam, nie lubię ani jego piosenek, ani nie lubię jego wyglądu, także... Not. Filmem w tym odcinku, moim ulubionym filmem tego odcinka jest Jestem Legendą, więc film obejrzałam już wcześniej kilka lat temu i wczoraj obejrzałam go z powrotem na język, byłam u mojego chłopaka i tam oglądaliśmy sobie właśnie ten film, bo chciałam go obejrzeć od nowa, bo pamiętam, że bardzo go polubiłam i nie wszystko dokładnie, nie pamiętałam wszystkich detali, nie wiedziałam o co chodzi, ale nie wszystko pamiętałam i chciałam go sobie odświeżyć tak jakby. I nie zawiodłam się na filmie, ale uwierzcie mi, będziecie płakać, przynajmniej ja płakałam, zgadnijcie na jakim momencie, jeśli już oglądaliście film, bo nie chcę dawać wam spoilerów, ale ogólnie Jestem Legendą jest genialnym filmem. Bardzo mi się spodobał, jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. No. No i teraz piosenka, album tego tygodnia, czyli muzyka. I teraz moją ulubioną muzyką, jaką słucham teraz cały czas na okrągło, to jest nowa płyta Drake'a. If you're reading this, it's too late. Jest bardzo fajną płytą. I moją ulubioną piosenką z tej całej płyty chyba jest Know Yourself. Jest bardzo, bardzo fajna i ma fajny bicior, także puśćmy trochę kawałek. Puśćmy wam trochę kawałek tej piosenki. Running through the six with my walls. Yeah. I was running through the six with my walls. You know how that should go. You know how... No i przeszliśmy do wyzwania i wyzwanie na tego tygodnia to jest wypij sok z cytryny posypany pieprzem i za chwilę to zrobię. Tylko chciałam wam powiedzieć, że jeśli macie jakieś fajne wyzwanie dla mnie, jakieś challenge, to możecie mi dawać naprawdę różne challenge, które są na YouTubie nawet. I w ogóle swoje jakieś pomysły chore możecie mi dawać na wyzwania. Po prostu mi dawajcie je tutaj w komentarzu pod tym filmikiem. A na teraz idę sobie właśnie zrobić mój pyszny soczek, także zapraszam. Wyciskam już sok, już jestem w trakcie. Wyciśnęłam sok, dałam już trochę pieprzu już wcześniej, teraz jeszcze trochę posypię na sam koniec. I okej, dobra, więc wydaje mi się, że tak więcej bym nie wypiła, ale na łyka z czterema pestkami akurat w sam raz. Okej, mój sok. Idziemy go wypić! Okej, mam mój pyszny sok. No i będziemy pić! 3, 4. Wyzwanie zaliczone. Woo! I teraz zależało mi, żeby jeszcze była kategoria, która byłaby coś bardziej wspólnego ze mną i z moim kanałem też trochę. I jest to i wiecie, lubię modę i to wszystko i też jestem nadal trochę, mam coś sobie tej dziewczęcej natury. Dlatego też chciałam dorzucić coś takiego dziewczęcego tutaj. I dziewczęce to będzie to, że będę wam pokazywała mój OTD. Czyli mój outfit, który akurat noszę w tym filmiku. Plus dorzucę oczywiście, jakbym ubrała go, kiedyś bym wychodziła na zewnątrz, a nie tylko wiecie, w domu, w skarpetkach, tylko ubiorę buty. Także tak, zapraszam was do mojego outfitu. Okay, więc
sobą, jak to wszystko na ten odcinek, jak już wydam moje paczki, listy, to wszystko się na przychodzi, bo oczywiście do Norwegii przez tą kadrę trwa, to zacznę też dodawać się właśnie do mojej paczki, to wszystko tutaj do tego filmiku. Będę też zaczynała dzwonić może do was i będę w ogóle robiła jakieś inne rzeczy. To nie będzie zawsze to samo, dokładnie to samo w każdym odcinku, ale macie trochę smak, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli filmik wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Także kocham was mocno, pa pa!